Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Jesteśmy w świetnych nastrojach i ja Ci, Olek, powiem czemu. Za nami skocznie normalne, za nami skocznie duże, przed nami skocznie jakie? Mamucia, czary małe. Największe, będziemy nam czarować, będziemy robić abrakadabra, żeby tych metrów jak najwięcej się wyświetlało w Waszym przypadku. Cieszy Cię to? Jak najbardziej cieszy mnie to, że zostały już same loty i mam nadzieję, że wszystkie będą ponad 220 metr, a przy okazji może jakaś życiówka. Ale tak, cieszy mnie to, że ten sezon zbliża się ku końcowi. Był to wymagający sezon, a teraz to już bawić się i latać. Bawić się i latać. Taki przedsmak zafundowałeś nam dzisiaj. Nie w pierwszej serii treningowej, tam to jeszcze nie odpaliło. O zawodach porozmawiamy. Druga seria treningowa, 143 metry przed państwem i pół? No. A to nie wiem, widzisz, zapomniałem. Przed państwem nieoficjalny rekordzista Grono, sen przyszłorocznej areny Mistrzostw Świata. Jak się leciało? Spoko, Kasper Merk. Nie pamiętam, że już prowadziłem kiedyś w zawodach, ale fajnie się leciało. Fajnie się leciało, fajny skok z dobrą pozycją najazdową, z dobrym wybiciem. Super, no. Czemu szkoda, że tak nie w zawodach, no ale cóż, będzie. Olek, no jak z bicia strzelił, 143 metry, zobacz, ktoś cię chciał oszukać, jakiś wredny Norwek, nieważne, rekord to rekord, są kolejne lata, będziesz to śrubował podczas Mistrzostw Świata. Okej, same zawody, bo ani to nie były złe skoki, ani to nie były super skoki, ale jednego jestem pewien, w pierwszej serii wszystko cię musiało boleć za progiem. Tak, bolało mnie serce i dusza, bo spóźniłem strasznie ten skok i poczuło całe moje ciało, że ta energia poszła w powietrze i już lot był bardzo niski i ta odległość była śrubowana. No niestety ten skok był spóźniony troszkę, no moja wina, bo że tak powiem rozkojarzyłem się, pomyślałem o czymś innym i zgubiłem ten niezbity fokus. Pomyślałeś na pewno o waflach w cateringu, czy nie? Nie, pomyślałem, żeby zyskać trochę prędkości i żeby te narty równo sobie w tych torach płynęły, a niepotrzebnie, no mogłem zostać w tym jednym fokusie i puścić z automatu.